Dzień dobry, my znajdujemy się w sercu nowej wieży lotów. To jest sala operacyjna, tutaj wszystko już jest przygotowane. Nie ma jeszcze kontrolerów, oni pojawią się w listopadzie i nie będą jeszcze pracowali tak, jak to powinno, dlatego że będą prowadzili jednoczesne działania, jak ich koledzy ze starej wieży, powstałej w 1999 roku. To wszystko ma związek oczywiście z kwestiami bezpieczeństwa. Musi być pewność, że system będzie w pełni gotowy, będzie działał, będzie funkcjonował tak, jak to ma, tak jak to odbywa się w przypadku pierwszej wieży. Państwo zobaczą, jaki piękny widok tutaj się rozpościera. To jest najwyżej położona właśnie tego typu sala operacyjna w wieży kontroli lotów. Nigdzie w Polsce nie mamy podobnego widoku. No, ta widoczność dzisiaj jest wyjątkowo dobra ze względu na znakomite warunki atmosferyczne. Jeżeli chodzi o kontrolerów lotów, proszę zobaczyć, tak naprawdę na tym biurku, można powiedzieć, spoczywa życie wszystkich pasażerów, bowiem od tego tutaj sprzętu zależy to, jak wygląda ten ruch w przestrzeni powietrznej. To jest niezwykle odpowiedzialna, niezwykle ważna praca kontrolera. Tak naprawdę mówi się, że jest to zawód, który przeznaczony jest dla najlepszych, dla elity. Cechy, które mogą się właśnie wydawać sprzecznymi, to jest przede wszystkim duża umiejętność podejmowania decyzji bardzo w szybkim czasie, czyli indywidualizm, ale z drugiej strony umiejętność pracy w zespole, ponieważ w naszym zawodzie najważniejsza jest praca zespołowa, czyli umiejętność tych połączenia dwóch cech oraz oczywiście jeszcze tych różnych takich elementów, czyli zdolność szybkiego podejmowania decyzji, logicznego myślenia, łączenia kilku faktów naraz, słyszenia tak naprawdę, co się dzieje wokół nas jako kontrolerów ruchu lotniczego. Pracujemy tutaj w Katowicach, obsługując 5 milionów pasażerów rocznie. Znajdujemy się w tej chwili na wieży kontroli lotniska, na nowej wieży, która w najbliższych tygodniach zostanie oddana do użytku operacyjnego. Do naszych zadań należy przede wszystkim zapewnianie bezpieczeństwa statkom powietrznym w powietrzu i na polu manewrowym lotniska oraz utrzymywanie sprawnego i efektywnego przepływu ruchu lotniczego. To są podstawowe zadania kontroli ruchu lotniczego. Otwarta dzisiaj wieża ma 46 metrów wysokości, jest największą w Polsce, jedną z najnowocześniejszych w Europie. Od tej, która obecnie tutaj działa w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Katowicach, jest dwukrotnie wyższa. Ta stara wieża ma 23 metry, a nowa wieża jest nawet większa od niedawno oddanego obiektu w Krakowie, który ma 42 metry. A więc przede wszystkim oczywiście oprócz tych walorów wizualnych, wieża ma na celu zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa pasażerom.